ciągnik ma bardzo dużo plusów, gdzie wręcz więcej plusów niż minusów. Z racji tego, że ma słabą hydraulikę, klient zdecydował się na wałek nakładanej pompy, czyli własny układ hydrauliczny siewnika. Tu mamy zbiornik oleju, tu mamy silnik oddmuchawy, który podaje nam strumień powietrza. Strumień powietrza, rotorki wymienne do różnych ziaren, różne rotorki do różnych dawek i tym oto przewodzikiem do głowicy wysiewającej. Sekcja doprawiająca, talerz 510 z kątem natarcia. Spulchniacze śladów kół ciągnika. Możliwość ustawienia sekcji doprawiającej, jeśli przy pierwszy rząd talerzy zedrze szybciej, możemy pogłębić względem tylniej. Szerokie ogumienie, rozmiar 425, 4 sekcje siejące na każdą oponę, koła w systemie offset, niezależnie każde pracuje. Skrobak wału oponowego i to, co nas wyróżnia. Sekcja siejąca zawieszona niezależnie do sekcji doprawiającej, tak jakby na układzie trzypunktowym. Kolejny atut sekcji siejącej. Jednakowej długości ramiona siejące pierwszego, drugiego rzędu. Mamy jednakowej długości ramiona. Fizyki nie oszukasz. Talerz wysiewający 380 mm w offsecie. Kółko dogniatająco-kopiujące 380 mm. Kółko dogniatające o szerokości 65 mm. W tym przypadku przy 4-metrowej maszynie mamy 32 sekcje siejące, 32 rydlice. Rozstaw co 12,5 cm, nie jak u konkurencji 14,3. Znaczyki przedschodowe. Niby prosta rzecz. U nas zamontowane nie na rydlicach wysiewających. Nie obciążają, nie przeciążają rydlic, nie zakłamują głębokości wysiewu. U nas to sekcja działa niezależnie do znaczników. Głowica wysiewająca. Odkąd pracuję w tej firmie, odkąd znam markę Pottinger, od zawsze oszczędzała od 6 do 7% ziarna, nasion, jeśli zamykało się ścieżkę wysiewającą. Nie zwiększała się dawka wysiewu na inne rydlice. Po prostu to z powrotem wirowało i nie zwiększało normy wysiewu. Podstawową pojemnością zbiornika jest 3600 litrów. Możemy ją zwiększyć. Kręgosłup, rama główna jest taka sama jak przy czwórce, jak przy szóstce, jak przy ósemce, jak przy dziewiątce. Wszystko jest masywne, mocne. W tym przypadku klient zdecydował się na wyposażenie standardowe, ustawianie głębokości siewu za pomocą ręcznie regulowanych śrub rzymskich, możliwość zamówienia z sterowaniem z kabiny za pomocą hydrauliki.